Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Gwinta. Tym razem omówimy sobie aktualizację 7.3, czyli najbliższy patch do Gwinta. Patch, który wychodzi 1 października, pewnie koło godziny 12 standardowo będzie już dostępny na serwerach. Tym razem brawa dla Redów, udało się w końcu wypuścić patch notesy dzień przed patchem faktycznie. Tak jak widzicie, mamy tutaj na stronie listę zmian i w tym materiale postaram się te zmiany omówić, tak? Przeczytamy sobie wszystko, ja powiem co nieco co o tym myślę, no i później będziemy to testować na streamie. Także zachęcam do wpadnięcia na stream na Twitchu, link oczywiście w opisie. A tymczasem przejdźmy już do samych zmian. Na wstępie warto powiedzieć, że głównym takim założeniem zmian w tym patchu było to, że usuwamy artefakt removal, czyli nie będzie niszczerek artefaktów w większości, bo niektóre zostały, i balansujemy scenariusze właśnie pod tym kątem, żeby zrekompensować brak możliwości ich usuwania. Lecimy. Pierwsza zmiana. Następujące umiejętności dowódców zostały oznaczone jako używane seryjnie i zrezygnowano z ich synchronizacji z animacjami dowódców. Skorupa, woń krwi, niepohamowany głód, ściana tarcz, taktyka partyzancka i dar natury. To w zasadzie nic nie zmienia. Jedyne co to sprawia, że gra może jest ciutkę płynniejsza, ponieważ nie musimy czekać na animację dowódcy za każdym razem, gdy używamy ładunków. No ale tak ogólnie nie ma to większego znaczenia. Dalej, postęp kontraktów związanych ze słowem kluczowym weteran jest teraz naliczany prawidłowo. W końcu, zajęło to parę miesięcy naprawienie tego kontraktu, teraz będzie można już normalnie grać z Kligę. Tym samym ta kropka oznacza, że w najbliższym miesiącu będzie bardzo dużo z Kligę na laderze. Hip hip, hurra! Dalej, przechodzimy do kart neutralnych. Tak jak widzicie, karty, które miały jakieś interakcje z artefaktami, zostały zmienione. Miotacz petard, pierwsza z nich. Umiejętność zmieniono na rozmieszczenie, zadaj jednostce 1 obrażeń. Jeśli masz w ręku bombę, zamiast tego zadaj 3 punkty obrażeń. Po pierwsze, nikt bombami nie gra, więc bomb w ręce się nie ma. A nawet jeśli mamy bombę, no to ten miotacz petard dalej jest co najwyżej średni, bo to jest 7 value za 5 prowizji. Więc no, nikt tego grać nie będzie. Vivien Vilga. Umiejętność zmieniono na rozmieszczenie, wzmocnij tę kartę, koszt werbunku jednostki z prawej. To jest ciekawe, można całkiem nie najmniej punktów wykręcić. Problem jest taki, że to się wystawia na toll removal, na jakiś reset, na trucizny. I też taka karta, która po prostu wstawia punkty na stół. Nie ma żadnej interakcji z przeciwnikiem. No i wymaga innej drogiej jednostki. Jak rzucimy sobie, dajmy na to, nie wiem, Drauga. Znaczy to kiepski przykład, ale tak powiedzmy. Drauk kosztuje 13 prowizji, wstawimy Vilgę i Vilga wchodzi za 14 wtedy. 1 plus 13 daje 14. Więc punktem da się wykręcić, ale wydaje mi się, że na rankedach wolimy jakieś karty, które dają coś więcej niż same punkty. Natomiast zmiana oczywiście na plus. Wcześniej Vilga była tragiczna, no bo jak przeciwnik nie miał artefaktu, no to była jednopunktową kartą, teraz jest na pewno lepsza, ale raczej na rankedach nie zagości. Opętany Dao. Siłę zmieniono z 6 na 7, koszt werbunku też z 8 na 7, więc mamy 7 za 7 i umiejka rozmieszczenie, przenieść jednostkę do drugiego rzędu. Czyli taki neutralny movement, może znajdzie miejsce w jakiejś talii, 7 za 7 to jest spoko, przenoszenie jednostek czasem się przydaje. Problem jest taki, że teraz jak miotacza petard już nie będziemy grać, no to możliwe, że zwiększy się populacja deków, które grają lojalność, tak? Bo wcześniej wcześniej grało się nielojalność po to, żeby grać Oneiromancję, Sirocco i miotacza petard. Teraz już ten miotacz petard pada, więc jak nie grasz lojalności, to grasz to po to, żeby mieć Oneiromancję i Sirocco. Pewnie dalej będą takie deki oczywiście. Czy w takich dekach potrzebny jest Dao? Wydaje mi się, że aktualnie nie, ale może jakiś jeden czy drugi dek będzie chciał to grać. Zmiana na plus oczywiście. Bomba dwimerytowa zmieniona na zadaj jednostce 3 punkty obrażeń i daj jej zasłonę.
No, jak to powiedzieli w filmie, tym tutaj, co jest dostępny, no, taka troll karta troszkę. Trzy obrażenia to jest tragedia, a jak chcemy zadawać obrażenia, to zwykle po to, żeby zabić jednostkę przeciwnika, a tutaj dajemy jej jeszcze zasłonę. Trzy punkty tylko, no, tragedia. Gwiazda tańcząca. Zadaj wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń, śmiertelny cios zadaj jednostce z prawej o 1 punkt mniej. Czyli teoretycznie może być 3-2-1. 6 value. Chyba, że to działa tylko raz. Wtedy jest 3-2. Jestem pewien, w obu przypadkach ta karta jest tragiczna, więc nawet nie ma się co zastanawiać. No, za mało value, tak? Jeszcze trzeba ustawiać te jednostki, żeby miały dobre wartości punktowe. No, tragedia. Zamieć. Koszt werbunku zmieniono z 6 na 8 i teraz jest to taka pożoga na najniższe jednostki albo stara epidemia. Zniszcz najsłabszą jednostkę, jedną, jeśli mamy inicjatywę, czyli rzucamy to jako pierwszą akcję w danej turze, no to niszczymy wszystkie najsłabsze jednostki. Za 8 prowizji, być może jakieś no unit deki będą to wykorzystywać, ale nie wydaje mi się to jakiś super. Gdyby nie było tej inicjatywy, no to byłoby dużo lepsze, ale no, Redzi chyba już się nauczyli, że tego typu karty wymagają inicjatywy, no i zamieć również ten keyword będzie posiadać. Wydaje mi się, że raczej grać nie będzie. Teraz sklep. Niszczenie artefaktu zostało przeniesione na sklepa łowca. Czyli teraz jak chcemy niszczyć artefakt, no to musimy czwórkę wybierać ze sklepa. Natomiast zniszczenie artefaktu, które było na ósemce, teraz z powrotem jest wytrzymałość. W jednym z poprzednich patchy sklep właśnie został zmieniony, że wytrzymałość przeszła na czwórkę z ósemki. Teraz wraca na ósemkę, co sprawia, że sklep jest dużo przyjemniejszy. Ponieważ no, grając właśnie tą kartą, w rundzie drugiej czasem chciałoby się rzucić carry over na rundę trzecią i teraz jeśli to carry over rzucimy, no to możemy je rzucić za 8, a nie za 4. Dlatego lekki buffik dla sklepa to jest, jak najbardziej. Podoba mi się ta zmiana. Dalej, Phoenix. Koszt werbunku zmieniono z 13 na 11. Jeszcze jest komentarz, ponieważ Karantir nie może już kopiować Phoenixa. Spoko, wydaje mi się, że nawet gdyby Karantir mógł kopiować Feniksa, no to i tak za 11 prowizji Feniks jest dosyć drogi i tak być może sprawi to, że ktoś będzie chciał tego Feniksa grać, ale szczerze nie wydaje mi się, aby w obecnych taliach gwintowych, które są popularne, było na coś takiego miejsce. Może jakaś nowa talia powstanie, może to nadaje się do jakiegoś abuzowania coina, ale fanem Feniksa generalnie nie jestem, wydaje mi się, że dalej pozostanie w cieniu. I ostatnia zmiana, jeśli chodzi o karty neutralne. Olgierd von Everetz ma teraz kategorię bandyta. Deck na bandytów no jest słaby. Ten buffik, powiedzmy, no bo Olgierd będzie bandytą, można go grać w takim deku, nic to nie zmienia. Deck dalej będzie słaby, więc taka zmiana mało istotna. Potwory. Jennik jest teraz insektoidem. Nic to nie zmienia. Artgaed, to jest ciekawe. Koszt werbunku zmieniono z 10 na 9. Artgaed grał nawet w niektórych taliach. Ja fanem tej karty nie jestem, ponieważ jeśli przeciwnik wie, że masz Artgaed, no to stakuje jeden rząd i tak trochę się traci value. Niemniej jednak za 9 prowizji i tak wydaje się... Znaczy... I za 10 już był całkiem solidną kartą. Nie byłem jej fanem, ale był solidną kartą. Za 9? Teraz będzie? No wydaje mi się, że to jest... spory buffik, tak? No bo deki, które grały tę kartę, zyskują jeden dodatkowej prowizji. No wydaje mi się, że Artgaed będzie grane częściej. Po tej zmianie. Spoko, będzie łatwiej farmić kontrakt na mróz. Dalej, ghoul. Siłę zmieniono z 1 na 2. Ponieważ brązowe jednostki zwykle miały do 7-8 punktów siły, no to ten ghoul, nawet jak zje powiedzmy arcygryfa, jeśli go gramy, no to robił max 9 punktów. Teraz może zrobić nawet 10 punktów ghoul, jeśli zje 8. 2 plus 8 daje 10.
Czy to sprawi, że Ghoul będzie grał? Nie sądzę, ponieważ w potworach nie ma potrzeby na coś takiego. W potworach to się gra Ozrela po to, żeby jeść Egerna, albo gra się jakiś scenariusz. Tego typu karty, tak? Jakieś tam scenariusze, zemsty i tak dalej. Ghoul jest raczej, myślę, niepotrzebny. Ale no, bufik, spoko. Ostatnia zmiana, znaczy nie ostatnia. Kolejna zmiana, harpia Celaeno. Harpia Celaeno. Jak to woli. Umiejętność zmieniona na rozmieszczenie pochłoń, sojuszniczą jednostkę i dodatkowo więź. Stwórz jajo harpii w tym rzędzie. No, harpia była gorszym bargeistem. Teraz radzi zdecydowali się ją trochę wzmocnić, żeby no nie była... no nie była po prostu gorszą wersją bargeista. Problem z tą zmianą jest taki, że potrzebujemy te dwie harpie dobrać. Rzucamy jedną, rzucamy drugą, tworzy się jajko. I potem jeszcze to jajko musimy czymś innym zjeść, tak? To jest ten problem. Natomiast jeśli uda nam się to zrobić, no to mamy z tych dwóch harpii w sumie 18 wali, tak? 5 plus 5 plus 3 plus 5. Jeśli to jajko zostanie zjedzone, co daje 18, jeśli podzielimy to na 2, to daje nam 9 wali na kartę. Problem jest taki, że ten setup jest dosyć ciężki, tak jak powiedziałem. Więc mimo wszystko wydaje mi się, że i tak te harpie miejsca w dekach nie znajdą. Ale no, po raz kolejny się powtórzę. Fajnie, że bufują karty Redzi, żeby je troszkę, może, znaczy, że może ktoś się skusi, tak? Wydaje mi się, że ciągle będzie za mało, ale naprawdę przyjemnie, że tak robią. Komentarz jest całkiem zabawny. Kiedy tatuś harpia i mamusia harpia bardzo się kochają, otworzy się jajo harpi. Załoga na Golfara. Pancerz zmieniono z 0 na 1. To jest karta, która tworzy mróz. Dodatkowy punkcik pancerza, jak najbardziej przyjemny. Problem z tą kartą jest taki, że ona nie triggeruje pokrzepienia. A zwykle w potworach gramy larwy. I ta załoga na Golfara jest troszkę taka przykra, jak się ją rzuca w momencie, kiedy masz na stole larwy Endriagi i tego pokrzepienia nie triggerujesz. Oczywiście sprawia to, że karta jest ciutkę mocniejsza. I może będzie częściej grana. Dalej, Syrena. Zmieniono na rozmieszczenie, wzmocni sojusznika o 1, jeśli to bestia, zamiast tego wzmocni o 3. Wcześniej wzmacniała kartę z zemstą, co było trochę bez sensu, no bo jak się wzmacniało kartę z zemstą i potem ją konsumowało, to się bardzo wystawiało na toll removal. Teraz synergia z bestiami. Synergia z bestiami w potworach nie jest zbyt duża, więc Syrena dalej grać nie będzie. Zmożyca ma teraz Fatum. Właśnie tutaj a propos scenariuszy. Wszystkie scenariusze mają teraz Fatum. No i scenariusz potworów, jako że jest scenariuszem, też ma Fatum. Sprawia to oczywiście, że nie można wtasować scenariusza za pomocą Asire i nie można wtasować scenariusza za pomocą Gudmunda Pyskatego. To były takie dwie główne opcje, tak? Teraz scenariusz raz na grę. I ta zmiana jest bardzo przyjemna oczywiście. Żalnica, pancerz zmieniony z 0 na 1. Żalnicy i tak nikt nie będzie grał. Chyba, że w jakichś fan deckach. Ta karta po prostu będzie ginęła dalej, mimo że ma jeden pancerza dodatkowo teraz. Przechodzimy do Skellige. Deran, siłę zmieniono z 4 na 7 i umiejętność ma w dalekim zasięgu. Na rozmieszczeniu zadaj tej karcie 3 punkty obrażeń, następnie przenieś kartę ze swojej talii na cmentarz. Czyli dalej, jak dalej gramy to i na przykład Morkwarga, tak, wyciągamy sobie z talii, przenosimy go na cmentarz i Morkwarg z cmentarza na stół wychodzi. Tylko że teraz, po pierwsze, on ma 7 bazowo, więc ewentualnie później jak trafi na cmentarz, no to jest przyjemniejszy pod kątem Hjalmara czy pod kątem błogosławieństwa. Poza tym można go uleczyć przy pomocy jakiejś flaminiki, można go uleczyć przy pomocy zielarki. Także jest to bufik na pewno. Dodatkowo, jeśli nie chcemy nic skracać sobie stali, no to możemy go wrzucić do przodu w rząd bliskiego starcia i wtedy po prostu damy 7 za 7. Tak? Teren kosztuje 7, jeśli się nie mylę. Także spoko. Bardzo przyjemna zmiana. Dalej, Olaf. Koszt werbunku zmieniono z 11 na 10.
Okej, okay, buff dla Olafa. Olaf nie jest grany obecnie. Czy to sprawi, że będzie grany? Wydaje mi się, że nie. Ale może ktoś się pokusi o stare połączenie Olafa z... zapomniałem nazwy. No wiecie, ten taki typek, co strzela o połowę siły z sąsiednim jednostki i potem zdaje obrażenia. Jest taki ziomek w Skellige. Kiedyś się to grało. Dobra, nie przypomnę sobie nazwy, przepraszam. Lećmy dalej. Gniew Morza, czyli umiejka Skellige, która okazała się chyba najmocniejszą umiejką z tych nowo wprowadzonych. Dostaje nerfika polegającego na tym, że premia do werbunku zmieniono z 14 na 13, czyli tracimy jeden prowizji. I dodatkowo umiejka działa troszkę inaczej, ponieważ teraz mamy dwa ładunki, ale tworzymy deszcz na dwie tury. I tworzymy opętaną syrenę, co sprawia, jak sobie podliczymy, że i każdy z dwóch ładunków jest warty 6 punktów maksymalnie, jeśli deszcz oczywiście nie poleci w pancerz. Więc dalej mamy 12 punktów, z tym, że jest to inaczej rozłożone. To sprawia, że nie można tego ładunku już tak łatwo sobie rzucić, tak? Teraz rzucenie jednego ładunku to już jest większe poświęcenie. I no jest to nerf, tak? Trzeba powiedzieć otwarcie, jest to nerf, mimo że punktowo wychodzi tak samo. No to używanie tego umiejętności właśnie takiej jest cięższe. Podoba mi się ta zmiana. Mam wrażenie, że może to sprawić, że gracze z Skellige wrócą do ojcobójczej furii. Zamiast właśnie grać Gniew Morza. Ale jak to się rozwinie, to zobaczymy. Dalej, Rembajan Crate, który dostał ostatnio reworka, okazał się bardzo mocny, więc teraz dostaje kolejne osłabienie. Znaczy kolejne, teraz dostaje osłabienie, wcześniej dostał reworka. I teraz zamiast 5 obrażeń zadaje sobie 6 obrażeń, tak? Czyli jak go rzucimy na stół, no to on wchodzi za 4. I żeby go uleczyć do 10, no to musimy się bardziej postarać. W połączeniu z tą zmianą na Gniew Morza ten Rembacz staje się dużo słabszy, no bo jednak uleczenie go wymagało jednak troszkę poświęcenia, tak? Teraz to poświęcenie będzie jeszcze większe. Może się okazać, że Rembacze wypadną z talii Skellige, ale może się okazać, że to nic nie zmieni i dalej będą grane dwie sztuki. I tyle, tak? Moje przewidywania są takie, że wrócimy na ojcobójczą furię i będziemy grać bez tych rębaczy. Wtedy też bez Hjalmara siłą rzeczy, no bo Hjalmar bez rębaczy będzie dużo słabszy. Ale może się mylę, tak? Zobaczymy. No, dalej. Oszałamiające uderzenie. Koszt werbunku z 4 na 5, czyli w końcu nerfik na oszałamiające uderzenie. I teraz zadaje 5 obrażeń zamiast 4. I jeśli ma pancerz jednostka, obrażenia są dalej zwiększone do 6. No, to jest teraz taki odpowiednik lekcji przyrody ze Spiatel, odpowiednik jakiegoś takiego wrzącego oleju, czyli za 5 strzel 5, plus jakiś dodatkowy bonus, tak? W tym wypadku, jeśli jednostka ma pancerz, to zwiększa obrażenia o 1. No to sprawia, że nie jest już tak łatwo grać te oszałamiające uderzenia. I nie zdziwię się, jeśli teraz po prostu się będzie grało za maszyste ciosy w Skellige, ponieważ 5 werbunku, no boli, tak? Powiedzmy sobie szczerze, 5 werbunku nie jest tak łatwo, znaczy kartę za 5 werbunku nie jest tak łatwo wrzucić do talii jak kartę za 4 werbunku, ale no zmiana oczywiście na plus, karta była niesamowicie mocna, teraz już aż tak mocna nie wydaje mi się. No i scenariusz ma Fatum. To wszystkie scenariusze mają. Spoko. Przejdźmy do Królestw Północy. Viraxas, który został zapomniany w ostatnim patchu, kiedy nerfiono inne karty zmieniające się, teraz doczekał się swojej zmiany. Jego koszt werbunku zmieniono z 11 na 12. Jak najbardziej w porządku. Viraxas mocny. Desant Morski, koszt werbunku z 12 na 13. Też w końcu, ja nie rozumiem jakim cudem Desant Morski w poprzednim patchu uniknął nerfa. Te 13 prowizji dalej będzie grane, bo Desant Morski jest mega mocny. Ale no, jeden prowizji
będzie teraz w deku zajmował więcej, co sprawi, że trzeba będzie coś uciąć, żeby zrekompensować. Ściana tarcz, premia werbunku zmieniona z 14 na 13, też nerf do ściany tarcz. No tutaj Redzi nie zdecydowali się na jakieś zmiany z Anseisem czy Selkirkiem, więc dalej toczenie pojedynków będzie możliwe, ale będzie większy koszt tego, tak? Bo jeśli sobie połączymy te trzy nerfy, jeden prowizji na Viraxasie, jeden prowizji na Desancie i jeden prowizji na ścianie tarcz, no to mamy w sumie trzy prowizji, dlatego sprawia to, że musimy jakiegoś jednego golda prawdopodobnie poświęcić. No i w ten sposób deck Królestw Północy staje się słabszy. Czy to jest wystarczający nerf? No, nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie tak. Mam wrażenie, że po patchu, no już ta ściana tarcz straci na popularności. Możliwe, że ludzie wrócą do insurekcji, możliwe, że KP stanie się nagle beznadziejne. W co wątpię oczywiście, spodziewam się raczej, że KP zostanie w mecie, ale no na pewno siłowo trochę spadnie. I dodatkowo jeszcze jedna zmiana, widmo czarodziejki teraz ma ładunki, co nic nie zmienia w zasadzie, bo widma czarodziejki i tak nikt nie grał. Poza tym jak wrzucamy tarczy, to zwykle ich nie chcemy zjadać tym widmem, no poza tym ładunki ciężko nakładać. No więc to takie nieistotne moim zdaniem. Oblężenie ma Fatum. Dobra, tyle jeśli chodzi o KP. Przejdźmy do Skojatel. Tutaj dostał scenariusz zmianę, bo to był jedyny scenariusz, który nie tworzył żadnego silnika. Teraz zostało to zmienione. Fortel kosztuje za to 14, czyli podwyższono prowizję. I teraz w prologu tworzy komando Vernusiel, które się buffuje jeden co turę, jeśli mamy tylko elfy na stole lub kontrolujemy Vernusiel. No, potem tworzymy dwóch elfich czarowników i potem zaczepkę. Czyli tak jak było, zmieniał się jedynie prolog. To sprawia, że no, scenariusz Skojatel stał się ciutkę silniejszy oczywiście. Czy to sprawi, że jakiś full deck na elfach będzie grał? Być może. Podoba mi się ta zmiana, tak? Było to dziwne, że scenariusz Skojatel nie tworzył żadnego silnika. Teraz zostało to naprawione. Podoba mi się ta zmiana. Dalej, Itlina, koszt werbunku z 11 na 10. Mało znacząca zmiana. Nie sądzę, żeby Itlina grała. Podobnie zresztą jak Zoltan, który też jest o jeden tańszy. No, generalnie krasnoludy po tych nerfach, które dostały kiedyś tam, przestały grać. Ta zmiana nie wróci raczej krasnoludów do mety. Natomiast następna zmiana jest ciekawa. Dragoni w Rehead, koszt werbunku zmieniono z 5 na 4 i siły też z 5 na 4. Ja pamiętam, był taki moment w historii Gwinta, kiedy Dragoni w Rehead już kosztował 4 prowizji, miał 4 siły. Po czym bardzo, grał w bardzo wielu deckach Skojatel i go zmienili na 5 za 5. Mówiąc, że 4 za 4 jest za silne. Teraz decydują się na zmianę powrotną Redzi. Czy to sprawi, że Dragoni w Rehead będzie OP i będzie grał w każdym deku Skatel? Nie sądzę, ponieważ od tego czasu power creep w gwincie wzrósł i teraz 4x4 plus movement no, wydaje mi się za słabe, tak? Więc ta zmiana, trochę jej nie rozumiem, szczerze. Ale tak Redzi zdecydowali, zobaczymy jak to się sprawdzi. Oficer w Rehead dostał więź, skorzystaj z obu umiejętności, bo wcześniej się wybierało albo zadaj 2 obrażenia, albo wzmocnij o 2. Czyli teraz mamy, że pierwszy oficer wchodzi za 5, a drugi oficer wchodzi za 7. Porównując to do Marudera, czyli krasnoluda z więzią, który pierwszy ma jakby 6 value, bo 4 plus 2 witalności, a drugi ma 4 plus 4, czyli 8. Ta karta wydaje się dosyć słaba, tak? No bo tu mamy 5-7, a krasnoludy mają 6-8 z tą więzią. Dlatego, no ogólnie jest to buff oczywiście, ale raczej nikt tego grać nie będzie, tak mi się wydaje. I ostatnia zmiana, jeśli chodzi o Skatel, to Pauli ma teraz rozmieszczenie przenieść jednostkę do drugiego rzędu i na rozkazie daje 2 pancerza. Już nie trzeba wybierać i dodatkowo przenosimy dowolną jednostkę, bo teraz zdaje się, znaczy w poprzednim patchu,
obecnym, znaczy w momencie, kiedy nagrywam, jest jeszcze poprzedni patch, przenosił tylko sojuszniczą jednostkę do drugiego rzędu. Teraz dowolną i ten rozkaz ma jeszcze, więc możemy i przenieść, jeśli Pauli przeżyje, to jeszcze dać dwa pancerza. Zmiana oczywiście na plus, sprawia, że Pauli jest o wiele mocniejszy. Jednakże w taliach, które grały w tej mecie, na Pauliego i tak miejsca by nie było. Ale no, kolejny buffik do niegrywalnej karty, bardzo przyjemnie. Przechodzimy do Nilfgaardu. Bal maskowy ma Fatum i kosztuje 15 prowizji, zamiast 14. Spoko. Palmerin dostał zmianę. Teraz ma, że zadaje 2 punkty obrażeń i śmiertelny cios daje sąsiadującym wrogim jednostkom status szpiega. I jeśli mamy w ręce Miltona, umiejętność śmiertelnego ciosu aktywuje się zawsze. Moim zdaniem nic to nie zmienia i połączenie Palmerin i Milton dalej jest niegrywalne. Mimo że Milton również dostaje buffa do 7 prowizji, no to Nilfgaard tego nie potrzebuje, tak? Nie dosyć, że te statusy szpiega niewiele wnoszą zwykle, ponieważ no, musimy najpierw utrzymać na stole, nie wiem, egzekutora Imperii, żeby to miało sens. Plus też punktowo to wcale nie wychodzi jakoś mocno, bo to jest 7 za 7. Ten Milton też, no Milton może wejść za powiedzmy 10, jak idealny scenariusz wyjdzie, ale no, to wymaga za dużo setupu i robi za mało punktów moim zdaniem. Fajnie, że starają się coś robić z Nilfgaardem deweloperzy, ale no, to za mało, tak? Te karty dalej grać nie będą. Niewolnicza piechota, koszt werbunku zmieniono z 5 na 4. No ja szczerze wolałbym, żeby przywrócili 5 punktów siły bazowej na tej niewolniczej piechocie. Żeby może ożywić żołnierzy, bo taka zmiana wydaje mi się, że niewiele robi i ta niewolnicza piechota dalej jest taka mało przyjemna do grania. O, może tak to powiedzmy. No więc już tylko Varo, koszt werbunku z 5 na 4 i siły też z 5 na 4. No ta karta jest tragiczna, dalej będzie tragiczna po tej zmianie. Łowca niewolników, siłę zmieniono z 3 na 4, umiejętność zmieniono na asymilacja i rozkaz zadaje 2 obrażenia wrogiej jednostce. Czyli taki odpowiednik tego gościa od zastraszenia w syndykacie, który w ostatnim patchu dostał właśnie taką zmianę, co sprawiło, że był, że jest trochę lepszy. Podobnie będzie z łowcą niewolników. On jest teraz troszkę lepszy niż był, ale z racji, że asymilacja, taka full asymilacja nie jest aż tak popularna i nie jest mocna, to wydaje mi się, że no ten łowca niewolników też nie pogra sobie za wiele na rankedach. Nadzorca niewolników ma kategorię żołnierz. Nadzorca niewolników jest mega słaby, bo on jest 2, strzel 2. Jest taką watachą, która ma dodatkowy bonus, jeśli są, zdaje się, zablokowane jednostki po stronie przeciwnika. No, kategoria żołnierz niewiele go bufuje. Wrygew, koszt werbunku z 9 na 8. Spoko, ja bym nawet zmienił na 7. Bo Wrygew jest obecnie mega słaby. Więc gdyby zmienili tego Wrygefa na 7 i tą niewolniczą piechotę przywrócili na 5 siły bazowej, to byłoby o wiele przyjemniej moim zdaniem, ale tak na taki manewr się nie zdecydowali. Szkoda. Natomiast następne dwie zmiany są ciekawe. Leto z Gulety siłę zmieniono z 6 na 8. Co sprawia, że teraz jeśli będziemy mieć Leto Serita Jegana na ręce i rzucimy Leto, to mamy 8 punktów z Leto, zadajemy nim 3 obrażenia i jeszcze lokujemy, tak? Czyli Leto robi w tej sytuacji 11, potem Serit 9 i potem Egan 5. Co w sumie daje 25 punktów plus 2 zablokowania. Problem jest taki, że trzeba to dobrać wszystko. Podoba mi się ta zmiana, nie ukrywam. Trio Wiedźmińskie swego czasu było bardzo popularne w Nilfgaardzie, potem zostało osłabione, nikt go nie grał. Teraz nikt go nie gra. Czy buff Leto sprawi, że Trio Wiedźmińskie w Nilfgaardzie powróci? Mam nadzieję, że tak, ale obawiam się, że nie. To będzie za mało dla Nilfgaardu. No, że jakby jeszcze ciutkę zbufowali, bo że, nie wiem, przywrócili Serita, żeby zadawał 5 obrażeń? Może, wtedy. Ale no, zmiana na plus.
i Szilard. Siłę zmieniono z 4 na 5. Przypominam, że Szilard jest arystokratą i można nim triggerować scenariusz. Zwykle przeciwnik ma na ręce jakąś kartę, powiedzmy, która ma przynajmniej 6 siły bazowej, jak mi się wydaje. Więc nawet w takim, powiedzmy, średnim przypadku Szilard obniża jedną z jednostek przeciwnika o 5, jeśli ona miała siły, 6 siły bazowej. No i wtedy mamy 5 plus 5, 10 value z Szilarda. Szilard kosztuje 9 prowizji. Nie zdziwię się, jak Szilard będzie częstym gościem w Nilfgaardzie teraz. Spodziewam się też generalnie, że jakiś taki pojedynczy bal maskowy będzie grany na Nilfgaardzie. Może w połączeniu z tymi wiedźminami coś się uda sklecić. No, Szilard jest na pewno przyjemny teraz, tak? Wcześniej już był dosyć przyjemny. Ten jeden punkcik wydaje mi się, że może... Wydaje mi się, że sprawi, że ten Szilard będzie się pojawiał o wiele częściej. No i przyszła pora na syndykat, ostatnia frakcja. Ziggy Roiven, siłę zmieniono z 3 na 4. Okej, okay. Spoko. Passiflora, to jest ciekawa zmiana, bo to jest jedyny scenariusz, który dostał takie... Znaczy, jedyny obok Squirtle, który dostał takie większe zmiany. A mianowicie został zamieniony rozdział pierwszy z rozdziałem drugim. Teraz... Najpierw dostajemy 6 monet, a potem tworzymy niedyskretną kokotę. Co sprawia, że silniki są opóźnione w syndykacie, tak? No bo wcześniej grało się na przykład scenariusz, potem się grało Adriano i w ten sposób miałeś już 3 kokotki na stole. Teraz tak się dziać nie będzie, bo jeśli zrobimy właśnie takie zagranie, no to dostaniemy monety, a żeby dostać kolejną kokotkę, musimy wrzucić kolejną niedyskretną, nie, znaczy niepostrzeżoną kartę. Czyli turę później dostaniemy silnik, więc no jest to całkiem spory nerw, wbrew pozorom moim zdaniem. Teraz już nie będzie można robić takiego zagrania, że aktywujemy pierwszy rozdział scenariusza, a z drugim rozdziałem czekamy do ostatniego zagrania, żeby te monety wydać na last sale'u. No i okej, okay. Passiflora była mega mocna, teraz będzie na pewno słabsza. Podoba mi się ta zmiana. Bilzen, opłata zmieniona z 3 na 2 i tak nikt tego grać nie będzie. Dalej. Czas wypłaty, umiejętność zmieniona na zadaj wrogie jednostce 5 obrażeń i zyskaj monety za każdy nadmiarowy punkt obrażeń. No tutaj redzi starają się w każdej frakcji zrobić jakąś kartę w stylu zadaj 5 obrażeń, zrób coś dodatkowego. W syndykacie ten czas wypłaty wydaje mi się, że nie znajdzie miejsca, bo to jest takie... Znaczy, to jest za mało, tak? Syndykat nie potrzebuje raczej takiego strzału na rankedy. Są o wiele lepsze karty do grania, no ale zmiana tego czasu wypłaty... Znaczy, ta zmiana to jest spoko, ale i tak nikt tego grać nie będzie. Trochę się powtarzam, ale wybaczcie. I ostatnie dwie zmiany. Skryba wybrańców, haracz zmieniono z 4 na 2. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś zapłacił ten haracz. Ja na pewno tego nie zrobiłem nigdy. Czy to sprawi, że Skryba Wybrańców będzie grał? Nie sądzę. Ale no jest to buf. Okej. Okay. I ostatnie, długie uszy. Koszt werbunku zmieniono z 6 na 5. Kiedyś, kiedy syndykat raczkował po swojej premierze, no to się grało jedną kopię długich uszy po to, żeby polepszać sobie drowy. Potem dostało nerfa na 6 prowizji, zdaje się. Teraz wraca na 5 prowizji. Albo dostało nerfa z 6 na 5 monet. Jakoś tam to było, nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że może jakiś deck się skusi na granie jednej sztuki tych uszu, po to, żeby sobie draw polepszyć. Możliwe też, że nie, bo teraz jest Oneiromancja. Jest Bank Vivaldiego. Są inne opcje, tak, do skracania deku. Wydaje mi się, że potrzeby na długie uszy nie będzie. Możliwe, że jedna kopia. Okej, okay, w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że omówienie wam się podobało. Trochę się nagadałem. No, podsumowując, spoko, ale liczyłem na trochę więcej. Tak szczerze powiem. No, wydaje mi się, że meta się troszkę może zmieni, ale nie jakoś specjalnie dużo.
bo wiele talii takich metowych, które są obecnie, nie dostało praktycznie żadnych zmian. Na przykład taka symbioza, jakieś takie precyzyjne uderzenie, nic się nie zmieniło. Jakiś niepohamowany głód się nic nie zmienił. Także no, te talie dalej będą grać w niezmienionej wersji. Spoko, że trochę skelligę osłabili, spoko, że trochę ścianę tarcz osłabili. Spoko z tymi scenariuszami. Zmiany ogólnie. Ale no, mogło być trochę więcej, co nie? Dobra, tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. Zapraszam też oczywiście na streamy, gdzie będziemy te zmiany intensywnie testować. A tymczasem to tyle. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!